Dobra wiadomość dla wszystkich młodych fanów piłki nożnej. Przy Raciborskiej Bibliotece do piątku trwa Letnia Akademia Piłkarska. Czy na raciborskich boiskach znajdziemy następców Roberta Lewandowskiego? Biblioteka w Raciborzu w ramach akcji Lato w mieście zorganizowała Letnią Akademię Piłkarską, którą prowadzi Marcin Handziuk. Piłka nożna to świetny sport dla dzieci. To okazja do ruchu, wspólnej zabawy, a także podszkolenia swoich umiejętności oraz techniki gry. Nasza akademia działa już od 2014 roku. Wtedy odbył się słynny mundial w Brazylii. Myśmy mieli latynoamerykańskie lato w bibliotece. No i wpadliśmy na pomysł, żeby przyciągnąć chłopaków do biblioteki, bo z nimi najgorzej jest, jeżeli chodzi o czytanie, to zorganizujemy im akademię piłkarską. I tak co roku w lecie wszyscy chętni chłopcy, czasami zdarzają się też dziewczyny, grają w ramach akcji Lato w mieście na boisku, na Orliku, gimnazjum numer 1. Czego dzieci mogą się nauczyć na akademii piłkarskiej? Podstawowych rzeczy, które są konieczne do tego, żeby kiedyś w przyszłości dobrze grać w piłkę nożną. Przede wszystkim panować nad tą piłką, nie tylko w miejscu, tak jak lubią, najlepiej kopnąć gdzieś tam z daleka, żeby nikt nie przeszkadzał. Natomiast tutaj staram się, żeby z tą piłką biegali, żeby ją przyjmowali, żeby sobie podawali, żeby strzelali cały czas i wykonywali to przede wszystkim w ruchu. To jest dla nich coś nowego, dlatego że to są dzieci, które raczej nie trenują w klubach, raczej preferują takie granie podwórkowe, czyli wtedy, kiedy mi się chce, na takich zasadach, na których mi się chce, a tutaj trochę inaczej to wygląda. Akademia Piłkarska to dla dzieci szansa na wprowadzenie w tajniki piłki nożnej i przyszłego specjalistycznego treningu. To ostatni moment na wzięcie udziału w zajęciach. Zakończenie wakacji już coraz bliżej. Oprócz zajęć piłki nożnej, Raciborska Biblioteka szykuje jeszcze kilka atrakcji dla dzieci. Dzisiaj część dzieci pojechała na wycieczkę do kopalni Guido. We wtorek mamy dzień z królem Julianem, a w czwartek już na zakończenie naszej akcji będzie przedstawienie Leśna Biblioteka przygotowana przez panie, które się opiekują dziećmi razem z uczestnikami lata, na które zapraszamy wszystkich rodziców, dziadków, wujków i rodzeństwo naszych uczestników. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 15 lat do udziału w bezpłatnych zajęciach. Ostatni z serii treningów już w piątek od godziny 9 do 11 na Orliku przy ulicy Kasprowicza. Zapraszamy.